Jak się przygotowywaliście do tej podróży? Czy był jakiś w ogóle plan na to? Wiesz co, plan był taki, że ja odpowiedzialny jestem za to, jak jesteśmy spakowani. Tutaj pomagali mi fitloversi, którzy byli finalistami sezon wcześniej. Jakby no, zamawiałem buty. No, buty zamówił mi. Tak, mi, za małe, nie mogłem ich zbytnio ubrać. Czerwone. Ale mieliście być w teamie, pamiętaliście o tym? Tak, byliśmy w teamie, tylko to różnie wyglądało. Ja tak? Przygotował, szereg się przygotował. Ja byłem odpowiedzialny za język hiszpański. Oceniłbym swoje przygotowanie na 5 z minusem, a Rafała przygotowanie, pakowanie, kupowanie butów na 2 z plusem. Ja może nie tyle co wyciągnę z tej przygody, tylko tyle co na pewno zapamiętam niesamowitych ludzi, którzy są bardzo biedni, Gwatemalczycy i Kolumbijczycy, i którzy nam chcieli pomóc we wszystkim, w czym mogli i nie mogli. Wiem, że czasami nie mogli nam dać ostatniego jajka, bo mieli dzieci i bardzo biedne rodziny i tak nam go dawali. To było niesamowite. Te plecaki z odcinka na odcinek, nie powiem ile było odcinków, były coraz lżejsze. To Rafał oddał bluzę, ja koszulkę, to daliśmy jakiś amulet, tylko jakiś zegarek, jakiś coś, co kupiliśmy sobie, co chcieliśmy sobie wziąć ze sobą tutaj. Więc dzieci były niesamowite. Dzieci są fajnie wychowywane, ale jest bardzo duża bieda, więc to otwiera oczy i to na pewno zostanie mi w pamięci po tej przygodzie. American Express jest to przygoda, którą będę opowiadał wnukom. A jestem młody i pierwszy raz w życiu pomyślałem, kurde, jak będę stary, to będę miał co opowiadać. Jak kiedyś pojadę z wnukami do Gwatemali na wycieczkę i będę widział Chichi Castenango i te inne, nie zrozumiecie, co tutaj dziadzia przeżył. Nie, ale tak naprawdę mega, mega fajna przygoda. Ale najważniejsze jest to, co ja wyciągnąłem stamtąd, to że grupa ludzi, która absolutnie w warszawskich czy polskich okolicznościach nie miała szansy zostać przyjaciółmi, nie miała szansy się poznać. Zostali tak połączeni. Odrębni ludzie, zostaliśmy połączeni i się skumaliśmy. To, jak to jest możliwe, że Róża dogaduje się z modelkami, a Paweł DeLong z Patrycją Markowską. To akurat jest możliwe, ale, ale wiesz, bardzo duży przestrzał ludzi, każdy wywodzi się z innego środowiska. A jednak stworzyliśmy ekipę, jesteśmy nią do dzisiaj, to widać dzisiaj tutaj, to jak widać nikt to sobie jakby nie patrzy na siebie jakoś krzywo, tak dalej, jesteśmy wszyscy mili. Nikt tam nikomu sobie nic złego nie zrobił, nikt nie dochodził do celu po trupach, pomagaliśmy sobie nawzajem i były takie sytuacje w odcinkach, że pary pomagając innym parom przegrywały na przykład o jedną pozycję z tą parą później na mecie, ale to nie miało najmniejszego znaczenia.